znajdujemy się na bardzo ciekawej inwestycji, na której będzie realizowane pokrycie dachu płaskiego pod papą. Dach jest płaski. Zrealizowany, jak to najczęściej bywa w systemie gęstożebrowym. Dach będzie oczywiście zaizolowany płytami Termano. Nie ma wyprofilowanych spadków na konstrukcji. Co można zrobić w tej sytuacji? Rozwiązań jest kilka. Możemy zastosować membranę, specjalną membranę, która nie wymaga spadków. Są takie membrany. Albo wyprofilować spadki. Wyprofilować można na dwa sposoby. Można zrobić nadlewkę nad stropem, który zapewni nam spadek na dachu, na połaci dachu dla odprowadzenia wód opadowych, a jeżeli nie wylewkę, to zastosować kliny spadkowe, które spowodują, że ten spadek zostanie wyprofilowany. Inwestor zdecydował się na zastosowanie hydroizolacji w postaci papy bitumicznej. Nie wykonał wylewki spadkowej, w związku z czym zmuszony jest do zastosowania płyt styropianowych, które mu ten spadek wyprofilują. Na te płyty spadkowe oczywiście pójdzie właściwa termoizolacja, termoizolacja z płyt Termano i wspomniana wcześniej hydroizolacja w postaci dwóch warstw papy bitumicznej, papy podkładowej i nawierzchniowej. Beton konstrukcyjny stropu został zabezpieczony masą asfaltowo-kauczukową, to jest dodatkowe zabezpieczenie. Następnie została ułożona folia paroizolacyjna. Pamiętajmy, że folia paroizolacyjna na tego typu konstrukcjach, na dachach płaskich, na tarasach, musi pójść zawsze. Na tej warstwie paroizolacji będą układane kolejne warstwy termoizolacyjne i oczywiście hydroizolacja. Pamiętajmy, że paroizolacja musi być wyciągnięta powyżej poziomu termoizolacji, a najlepiej w takim przypadku jak tutaj, w przypadku attyki, aby ona otulała całą attykę, żeby uniknąć przenikania bocznego pary wodnej, która mogłaby się gdzieś tam skondensować i wykroplić w ścianie konstrukcyjnej. W przypadku tej ścianki attykowej, którą tutaj widzimy, pamiętajmy, że musimy zachować ciągłość termoizolacji. Oznacza to, że termoizolacja stropu musi się łączyć z termoizolacją attyki, obejść tą attykę i połączyć się dalej w tym wypadku z termoizolacją też dachu płaskiego, bo tutaj są kolejne pola, a w końcowym efekcie musi się połączyć termoizolacja z termoizolacją ścian zewnętrznych. Ciągłość termoizolacji na budynku jest tym podstawowym warunkiem, który zawsze musimy zapewnić. Przy okazji tej inwestycji mam jeszcze możliwość, okazję, żeby zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną rzecz. Termoizolacja dachu płaskiego wymaga stosowania takich materiałów termoizolacyjnych, które mają wysoką wytrzymałość na ściskanie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nie ma w tej chwili dachów bezobsługowych. Dachów, po których nie ma komunikacji, po których nie są ludzie. Na dachach instalowane są instalacje wentylatorowe, klimatyzacyjne, są instalowane solary. W takim wypadku oczywiście wszelkie obciążenia, odchodzenia od stopy, od komunikacji przenoszą się przez hydroizolację bezpośrednio na materiał termoizolacyjny. Na tej budowie mam okazję pokazać Państwu, czym się różni w praktyce styropian. Ten tutaj ma wytrzymałość na ściskanie 100 kPa, a Termano, które ma 200 kPa. Styropian przy chodzeniu ugina się. Przy stosunkowo częstym chodzeniu po tej hydroizolacji, częstej konieczności inspekcji różnych urządzeń, które są na dachu, niestety ścieżki komunikacyjne mogą doprowadzić do destrukcji hydroizolacji, termoizolacji, przecieków w dalszej kolejności. Dlatego na wierzchu, na tym materiale miękkim, na styropianie, będą położone płyty Termano, które ze swoją wytrzymałością 200 kPa są absolutnie niewrażliwe na jakąkolwiek komunikację, która będzie na tym dachu następowała. Ta termoizolacja, termoizolacja Termano, nie ulegnie żadnej destrukcji. Po zamontowaniu płyt Termano, jak widzimy, pierwsze płyty już są zamontowane na najtrudniejszym odcinku. Można przystąpić do pokrycia hydroizolacją, papą bitumiczną.
Termano nie reaguje w żaden sposób z papą bitumiczną, z żadnymi bitumami, więc nie musimy układać żadnej dodatkowej warstwy separacyjnej między termano a papą. Tutaj nie dojdzie do żadnej reakcji, nic się złego nie wydarzy. W przypadku tej inwestycji będzie układana papa podkładowa, mocowana mechanicznie. Tutaj ilość łączników na metr kwadratowy określa oczywiście producent papy. Na tym, na papie podkładowej, na tej warstwie, będzie układana papa nawierzchniowa, papa wykończeniowa, która będzie przygrzewana do papy podkładowej. Jest to klasyczny układ układania papy dwuwarstwowej. Pokazaliśmy wiele aplikacji Termano. Termano jest termoizolacją bardzo wszechstronną, którą w praktyce można zastosować w każdym układzie, również na dachu płaskim. Ta inwestycja jest wyjątkowa o tyle, że na konstrukcji nie były wyprofilowane spadki. Pokazaliśmy, że również w takiej sytuacji jest wyjście z tego problemu. Można wyprofilować spadki w inny sposób i zastosować Termano jako tą zasadniczą termoizolację trwałą, niezmieniającą swoich parametrów. Termoizolację na lata.